Państwa, zakończył się remont toalet w przedszkolu miejskim numer 15 przy ulicy na Szlakowisku. Remont ten został sfinansowany i był możliwy do realizacji dzięki wielkiej pomocy, którą otrzymaliśmy od firmy Cerat na ręce pani prezes Haliny Bąk, pani prezes ceramiki Nowa Gala. Chciałbym podziękować całemu zarządowi, wszystkim pracownikom za to, że produkt wyprodukowany w Starachowicach znalazł się w przedszkolu miejskim numer 15, ale przede wszystkim, że firma pomogła w sfinansowaniu potrzeby, o której od lat wszyscy wiedzieli, natomiast firma teraz pomogła w tym, żeby zrealizować. Pani prezes, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, firma Cerat od kilku lat już prowadzi swoją działalność w Starachowicach. W związku z tym chcieliśmy też zrobić coś dla środowiska. Zatrudniamy ponad 700 osób. No i razem z panem prezydentem i z panią prezydent postanowiliśmy, że będziemy remontować przedszkola. Rok bieżący jest bardzo trudny, bo wiadomo, że jest COVID. Musieliśmy też pieniążki przekazać szpitalom, ale tak potrafiliśmy się zorganizować, że obiecaliśmy, że jedno przedszkole chociaż w tym roku będzie wyremontowane i tego dotrzymaliśmy. Także dziękuję za współpracę panu prezydentowi i pani prezydent. Bardzo mi było miło z państwem współpracować i cieszę się pani dyrektor, że jesteście zadowoleni z remontu łazienek. Ja w imieniu swoim, dzieci i przedstawiciela Rady Rodziców bardzo serdecznie pani prezes, państwu, panu prezydentowi, pani prezydent, panu kierownikowi chcę serdecznie, serdecznie podziękować za to, co zrobiliście dla nas. Mamy przepiękne łazienki, z których dzieci korzystają. Niech wyrazem naszych podziękowań będą te drobne upominki i kwiaty. Proszę bardzo. Bo oczywiście mamy następne przedszkola do remontu. Myślę, że w przyszłym roku weźmiemy się za to i zrobimy je też takie piękne, jak są tu w tym przedszkolu. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję w imieniu rodziców oraz dzieci za wkład, który państwo włożyli w remont tych dwóch łazienek i tym samym pomoc w warunkach, poprawę warunków sanitarnych w naszym przedszkolu. Serdecznie dziękujemy.